Skąd się wzięliśmy? Gdzie leżą korzenie naszej cywilizacji? Eksperci przedstawiają wiele teorii. Ale co tak naprawdę wiemy? Czasem znajdujemy dowód, który zaprzecza wszystkim tezom. W zamarzniętej syberyjskiej ziemi odkrywane są pozostałości gatunków zwierząt zabitych przez globalny kataklizm. Starożytne mapy pokazują Antarktydę na wiele lat przed jej odkryciem. Ta pochodząca sprzed wieków mapa pokazuje ziemię królowej Maud. Obecnie znajduje się ona pod lodem, a jej kształt poznaliśmy dopiero w 1949 roku. 100 lat temu jeden z archeologów stwierdził, że starożytne miasto Tiahuanaco w Boliwii było kiedyś obserwatorium astronomicznym. Z położenia gwiazd i słońca oszacował wiek miasta na 17 tysięcy lat. Jego dowód był podważany aż do dzisiaj. Dzięki satelitom i komputerom mamy dziś dostęp do lepszych technik pomiaru. Można więc skorygować ten wynik. Oceniam go na około 12 tysięcy lat. Ale wciąż Tiahuanaco pozostaje najstarszym miastem na świecie. Geolodzy odkryli, że egipski sfinks był przez całe wieki wystawiony na intensywne opady. Takie deszcze mogły występować tylko tysiące lat przed faraonami. Szczególnie zastanawia mnie ciągłość naszej cywilizacji. W jaki sposób nierozgarnięci jaskiniowcy zamienili się w nas, z naszą bombą wodorową i wielokolorową pastą do zębów. Czasem znajdujemy dowód, który zaprzecza wszystkim teoriom. Są ludzie, którzy szukają takich właśnie dowodów, po czym tworzą własne hipotezy. Mogą one zmienić nasze spojrzenie na cywilizację. Ta wielka twarz została wyrzeźbiona przez meksykańskich Olmeków ponad 2000 lat temu. Ma typowo afrykańskie rysy, chociaż pierwsi Murzyni przybyli do Ameryki dopiero po Kolumbie. Zagadki ludzkości. Potop. Jedną z największych zagadek ludzkości jest biblijny potop. Historia Noego i jego arki negowana jest przez naukowców. Naukowcy traktują Noego i arkę jak bajkę. Ignorują przy tym obecność mitu potopu w setkach kultur rozsianych po całym świecie. Podania takie istnieją nawet wśród kultur niezwiązanych z mezopotamską lub żydowską cywilizacją. Kataklizm miał doprowadzić niemal do zagłady ludzkości na długo przed początkiem historii pisanej. Czy miał on miejsce naprawdę? A jeśli tak, to czy istniała przed nim jakaś cywilizacja? Powiedziałem cywilizacja zamiast Atlantyda, ponieważ to drugie słowo jest znienawidzone przez naukowców. Teoria ogólnoświatowego potopu nie jest powszechnie uznawana. Ale czy nauka nie jest przypadkiem tendencyjna? Czy rzeczywiście, jak sama twierdzi, zbiera fakty i rozpoczyna ich bezstronną analizę? Przez całe wieki nauka koncentrowała się bardziej na własnych teoriach niż na faktach. Generalnie mamy do czynienia z tak zwanym filtrem poznania. Jest on częścią ludzkiej natury. Odrzucamy fakty, które nam nie pasują. Tak samo nauka odrzuca dowody sprzeczne z paradygmatem. Nie uczy się tego w żadnej szkole, nie mówi się o tym, a niektórzy naukowcy nie uświadamiają sobie istnienia filtru wiedzy.
Czy nauka przeoczyła dowody z przeszłości, o której zapomnieliśmy? Czy mity mają rację, mówiąc o cywilizacji, która skończyła się tysiące lat przed początkiem historii pisanej? Nowa generacja uczonych bada anomalia, o których zapomniała nauka. Zadają pytania, które mogą zmienić nasze poglądy na początek ludzkości. Nie możemy określić wieku twierdzy Inków w Sacsayhuaman. Ludzie, którzy ją zbudowali, nie znali ani koła, ani krążka, ani dźwigu. Popatrzmy na ten kamień. Doliczyłem się 11 krawędzi. Waży tyle, co 200 samochodów. I świadczy o mistrzostwie budowniczych. Pokazuje również coś więcej. Umiejętność podnoszenia ciężkich przedmiotów. Trzeba postawić sobie pytanie, jak udało się Inkom umieścić blok skalny tak wysoko? W Boliwii, w tajemniczych ruinach Tiwanaku, znaleziono podobne dowody na mistrzostwo budowniczych. Nadal nie zostały wyjaśnione. Hiszpańscy konkwistadorzy zapytali się Inków, kto zbudował Tiwanaku. Dowiedzieli się, że miasto powstało tysiące lat przed nimi. Niedawno, dzięki przypadkowemu odkryciu, dowiedzieliśmy się, że zostało ono zbudowane przez zaawansowaną technologicznie cywilizację. Do budowy Tiwanaku nie użyto cementu. Jeśli podniesiemy jeden z bloków, ujrzymy niespodziewany blask metalu. Jest to klamra służąca do łączenia bloków. Najbardziej zastanawia mnie fakt, że przy budowie ludzie ci musieli używać czegoś w rodzaju przenośnej rynny do wytopu metalu, by jak najdłużej utrzymać go w stanie ciekłym. A tutaj mamy podobne klamry i zakończenia kamieni w kształcie litery L, wykonane z tą samą precyzją. Czy to ciągle Peru? Nie. Jesteśmy na innym kontynencie, w Egipcie, kraju piramid. Trzy piramidy z Gizy, cuda świata antycznego, zostały zbudowane bez koła, bloczka i dźwigu. To prawdziwy triumf cywilizacji. W jaki sposób podnoszono 1000-kilogramowe bloki? Nawet współczesna technologia nie może tego wyjaśnić ani powtórzyć. Jestem inżynierem i uważam, że do podniesienia bloków o takim ciężarze na takie wysokości potrzebny był specjalny dźwig. Jak mogli zbudować to ludzie, którzy nie mieli takich maszyn ani nawet najprostszego bloczka lub koła? Czy wystarczyły im prymitywne, miedziane narzędzia? Bowal uważa, że Wielka Piramida w Gizie to coś więcej niż grobowiec. To dowód na istnienie zaawansowanej techniki. Jest to niesamowite dzieło ludzkich rąk i wielka zagadka. Jak oni to zrobili? Sarkofag w Komorze Królewskiej. Jak prymitywnym budowniczym udało się spasować ramę sarkofagu z jego zawartością z dokładnością do 1 mm sześciennego? Wyczyn ten wymagał znajomości fizyki i długiej praktyki. Mogę sobie wyobrazić, że ci ludzie wygładzali i wydrążali bloki narzędziami, które wcześniej stworzyli za pomocą piasku lub diamentu. Wydaje się jednak, że trwałoby to bardzo długo. Jak im się to udało zrobić? Myślę, że musieli użyć jakiegoś potężnego narzędzia. Dziś, kiedy próbujemy drążyć w granicie, osiągamy 1/1000 milimetra za każdym obrotem. Oni musieli robić to jeszcze szybciej. Szybciej? Co prawda Chris Dunn zastanawia się, do czego służyło dziwne narzędzie znalezione we Fryzie, ale jak wyobrazić sobie mechaniczne drążenie skały? To chyba zbyt pochopny wniosek. Wciąż jednak nie rozwiązaliśmy tajemnicy obróbki bloków. Spójrzmy tylko na idealnie gładkie ściany. Podziwiajmy mistrzostwo budowniczych. To był grobowiec, gdzie przechowywano święte szczątki zmarłych, co wyjaśnia bardzo wysoki poziom wykonania tego pomieszczenia. Być może 100 ludzi polerowało te krawędzie przez 10 lat.
Ale mamy następną tajemnicę. Chodzi mi o egipskie wazy. Ale nie gliniane jak ta tutaj, tylko wykonane z alabastru, bazaltu lub nawet z diorytu, najtwardszego kamienia na ziemi. Łatwo wytłumaczyć, jak wydrążono dolną część, ale co z kawałkami na rogach? Współczesna technika nie radzi sobie z tym problemem, a przecież Egipcjanie wyprodukowali tysiące takich przedmiotów, niektóre z nich 2000 lat przed domniemanym początkiem cywilizacji. Jak? Wciąż pozostaje to zagadką. Inna zagadka. Jak budowniczym piramid udało się ustawić je dokładnie na osiach północ-południe i wschód-zachód z precyzją, o jakiej dziś możemy tylko pomarzyć? Wielka piramida to matematyczny model północnej półkuli, który zawiera w swoich proporcjach uniwersalną liczbę pi, czyli stosunek obwodu do średnicy okręgu, podstawę całej wyższej matematyki. To jasne, że mamy do czynienia z zaawansowaną techniką i matematyką, epoce, w której nikt nie spodziewał się jej istnienia. Aby osiągnąć pożądany rezultat, starożytni budowniczowie musieli użyć kąta 52 stopni. Żaden inny nie wchodził w grę. Ale nie tylko Egipcjanie znali pi. Ta liczba występuje również w proporcjach piramidy z Teotihuacan w Meksyku, gdzie kąt nachylenia budowli jest specjalnie wybrany przez budowniczych. Miejsce to było nazywane przez późniejszych Indian miastem bogów. To miasto było kiedyś większe niż starożytny Rzym. Można tu zobaczyć ciąg basenów wypełnionych wodą, w których odbijało się niebo i które ostrzegały przed trzęsieniami ziemi. Świątynie po drugiej stronie przedstawiały boskie ciała. Całe to miejsce jest ściśle powiązane z astronomią. W dniach wiosennego i jesiennego przesilenia, 21 marca i 21 września, piramidy rzucają potężne cienie dokładnie wzdłuż osi kompleksu. Był to idealny zegar słoneczny, przydatny ludziom ogarniętym obsesją czasu i wieczności. Z wielu źródeł wynika, że starożytne cywilizacje posiadły rozległą wiedzę w dziedzinie astronomii, która jeszcze czeka na wyjaśnienie. Były one zafascynowane Słońcem, gwiazdami, a także precyzją, z jaką porusza się Ziemia. Szczególnie interesował je pozorny ruch gwiazdozbiorów po niebie. Wielu badaczy twierdzi, że starożytni Egipcjanie mieli rozległą wiedzę astronomiczną. Oto dowód na ich fascynację niebem i olbrzymią praktyką w obserwacji ciał niebieskich. Spójrzmy na niebo, na gwiazdozbiory lwa, byka, ryb i Oriona. Bowal uważa, że astronomia jest kluczem do wyjaśnienia wielu tajemnic piramid z Gizy. Egipcjanie uważali gwiazdozbiór Oriona za odpowiednik boga Ozyrysa, pana nocnego nieba, śmierci i życia pozagrobowego. Bowal znalazł w piramidach zapomniane dowody. To wielka tajemnica. Niewielkie szyby prowadzą do góry. Egiptolodzy uważają je za wentylację, ale astronomowie mają własną teorię. To był Rustow. Brama do innego świata, do królestwa Ozyrysa, czyli Oriona. Starożytni Egipcjanie utożsamiali gwiazdozbiór Oriona z Ozyrysem, bogiem życia pozagrobowego. Oto rekonstrukcja nieba z 2500 roku przed naszą erą. Znalazłem coś, co mnie zaskoczyło. Szyby prowadzą do Oriona, do gwiazdy Ceres, odpowiadającej towarzyszce Ozyrysa.
Bowal odnalazł opis ceremonii świętej wędrówki zmarłych faraonów do gwiazdozbioru Oriona. Tu jest napisane, przez meandry rzeki, przez mleczną drogę dojdziesz do miejsca, gdzie Orion jest. Bowal uważa, że kult Ozyrysa miał duży wpływ na budowę piramid w Gizie. Miałyby one być zbudowane dokładnie tak, jak gwiazdy Oriona. Ale to dopiero początek. Dwie pobliskie piramidy noszą nazwy gwiazd. Kiedy Bowal spojrzał na większy obszar, był zdumiony. Gwiazdozbiór Oriona, boga Ozyrysa, znajduje się również na Ziemi. Przenieśmy się do Teotihuacan w Meksyku. Według legend było to miasto bogów, w którym odbywało się przeistoczenie z istot ziemskich w niebiańskie. Podobnie jak w przypadku piramid w Gizie, mity mówią o reinkarnacji zmarłych w gwiazdy. Jest to wielka tajemnica Teotihuacan. Ale chyba jeszcze bardziej zagadkowa jest sama piramida. Kiedy w 1906 roku po raz pierwszy zbadano ją, odkryto duże ilości miki. Dziś używamy jej jako izolatora elektrycznego. Ale do czego była potrzebna tamtym ludziom? Co dziwniejsze, pochodzi ona z Brazylii. Jak przetransportowano 2,5 metra sześciennego miki na odległość ponad 3500 km? Po co? Nie mamy pojęcia. Tiwanaku w Boliwii. Kolejna cywilizacja zafascynowana słońcem i gwiazdami. 100 lat temu boliwijski archeolog poznański zauważył, że pierwszego dnia wiosny słońce wschodzi dokładnie po środku świątyni. Taki był początek wielkiego odkrycia. Poznański przypuszczał, że świątynia służyła jako obserwatorium, wielki zegar odmierzający czas. Mogło to być przydatne przy określaniu wieku budowli. Przez cały rok słońce wschodzi w różnych miejscach nad horyzontem. Pierwszego dnia wiosny dzieje się to dokładnie w centrum świątyni. Poznański wywnioskował, że w pierwszy dzień zimy i lata stanie się to nad narożnymi kamieniami. Ale tak nie było. Archeolodzy uważają, że budowniczowie popełnili błąd w obliczeniach. Wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby budowniczowie popełnili błąd w obliczeniach. Stutonowe kamienie ustawione są przecież z zaskakującą dokładnością. Steed sprawdził obliczenia Poznańskiego. Dzięki pomiarom kątów między kamieniami i uwzględnieniu dzisiejszej pozycji Słońca, Poznański ustalił wiek świątyni na 17 tysięcy lat. Ale inny był wtedy kąt nachylenia osi Ziemi, co powodowało, że letnie i zimowe Słońce wschodziło dokładnie nad kamieniami. Przesunąłbym tę datę na 12 tysięcy lat. Ale i ona powinna nas zastanowić co do początków cywilizacji. Czy cywilizacja zostawiła na całym świecie ślady sprzed 12 tysięcy lat? Platon dowiedział się o jej istnieniu od egipskich kapłanów. Ale nauka twierdzi, że człowiek wyszedł z epoki kamiennej jakieś 5000 lat temu. Czy mogło się to stać wcześniej? John West uważa, że egipski sfinks z Gizy
był niszczony przez wodę i piasek w inny sposób niż okoliczne budowle. Zamiast poziomych warstw występują na nim okrągłe ślady kolejnych fal erozji. Nie trzeba być geologiem, żeby wiedzieć, co mogło spowodować taką erozję. To może być tylko woda. Woda? Na Saharze? Na pewno nie za czasów faraonów. Mogła ona się tu pojawić pod koniec epoki lodowcowej, jakieś 10 500 lat przed naszą erą. Na długo przed faraonami. Ale jak to się stało, że Sfinks ma głowę faraona? Głowa jest nieproporcjonalnie mała, co widać szczególnie z lotu ptaka. Reszta ciała Sfinksa jest długa i płaska, zaś głowa wygląda jak główka od szpilki. Być może powstała ona na długo po całej reszcie. John West uważa, że Sfinks był początkowo olbrzymim lwem, wyrzeźbionym 10 500 lat przed naszą erą. Zmiany klimatyczne pod koniec epoki lodowcowej spowodowały wieloletnie deszcze, a więc i erozję. Tysiące lat później faraonowie kazali wyrzeźbić głowę. Sfinks jest ponad dwa razy starszy niż przypuszczaliśmy. Zaprzeczają temu egiptolodzy, ale geolodzy po prostu opierają się na faktach. Robert Bowal idzie dalej i datuje piramidy w Gizie na ten sam okres. Rozkład budowli w Gizie, w tym Sfinksa Lwa, ma swoje odniesienie w Układzie Gwiazd Oriona z 10,5 tysiąca lat przed naszą erą. Dla okresu późniejszego, kiedy gwiazdozbiór zmienił swoje położenie na niebie, znalazł on trzy małe piramidy, które odpowiadają nowemu układowi gwiazd. Ale to nie koniec niespodzianek. Egipt przeżył dramatyczne zmiany klimatu pod koniec epoki lodowcowej, szczególnie około roku 10 500 przed naszą erą. Wystąpiły wtedy wielkie powodzie, które spowodowały straszliwe zniszczenia. Czy wtedy stały już piramidy w Gizie? Czy wtedy Ozyrys zszedł na ziemię, by pomóc ludziom przezwyciężyć chaos? Skąd wzięła się na tych terenach cywilizacja? Podobny bóg był panem Tiahuanaco w Boliwii. Bóg z Tiahuanaco jest wysoki, ma brodę i opisywany jest jako biały. Viracocha przybył w czasie potopu, by odnowić ludzką rasę. Biały bóg Viracocha nosił w Meksyku imię Quetzalcoatl i przyniósł ludzkości wiedzę. Jego symbole znajdują się w całym Tiahuanaco. Symbol ten to upierzony wąż. Quetzalcoatl przybył ze wschodu w czasie wielkich kataklizmów, przynosząc tu cywilizację. Czy bogowie tacy jak Ozyrys, Viracocha czy Quetzalcoatl byli ocalałymi z pożogi ludźmi, którzy przybyli z drugiej półkuli? Postawmy pytanie. Czy istniała jakaś niezidentyfikowana cywilizacja, która miała wpływ na Egipt, Meksyk i Amerykę Południową? Pojedyncze dowody są łatwe do obalenia, ale połączmy je w jedną hipotezę. Taking in isolation, I agree. Each bit of evidence reveals little, but
Let's consider all these common elements together. Obie cywilizacje budowały wielkie piramidy, do czego potrzebowały wiedzy matematycznej. Obie znały astronomię, co widać w precyzji wykonania świętych budowli. Bez znajomości koła i krążka udało im się ustawić wielkie bloki i połączyć je przy pomocy rogów w kształcie litery L i metalowych klamr. Obie kultury używały mumifikacji, by oddać cześć swoim zmarłym. Doktor Balabanova z Uniwersytetu w Ulm odkryła, że egipskie mumie zawierają kokainę i nikotynę, endemiczne dla Ameryki Południowej. Jej doświadczenia powtórzono na setkach mumii i potwierdzono ponad wszelką wątpliwość. Czy w przeszłości ludzie przeprawiali się przez Atlantyk? Oto następny dowód. Władcy starożytnych Olmeków z Meksyku mają murzyńskie rysy twarzy. Tę twarz wyrzeźbili Olmekowie. Nosi zarost, a Indianie genetycznie nie mogą go posiadać. Są to rysy twarzy białego, wybitnie wschodnie, choć powstała ona 2000 lat przed przybyciem tu Hiszpanów. Afrykańskie i białe twarze powstały na wieki przed Kolumbem. Skąd oni pochodzili? Jak dostali się do Ameryki? W jaki sposób wpłynęli na najstarszą kulturę środkowej Ameryki, na Majów z Meksyku? Archeolodzy mówią, że pojawiają się oni nagle koło roku 1500 przed naszą erą, bez wcześniejszych śladów na tym terenie. These people, whose characteristic expression was the carving of huge stone heads of Caucasian and Africans, seem to have come out of nowhere. Oaxaca, Cytadela w Monte Alban. Tutaj, w południowym Meksyku, znajduje się ostatni ślad tej cywilizacji. Figury z kamienia przedstawiają wojowników zabitych w bitwie, nagich, zostawionych samym sobie i w większości wykastrowanych. Może właśnie wtedy zniknęli z kart historii. Czy ta cywilizacja rzeczywiście przekroczyła Atlantyk na wieki przed Kolumbem? Są też inne dowody. To mapy ukazujące wiedzę geograficzną starożytnych żeglarzy. Oto następna zagadka dla uczonych. W 1513 roku turecki admirał Piri Reis przedstawił na mapie części świata, których nikt w tych czasach nie widział. Kolumb odkrył tylko obszar Karaibów. Nie dotarł do Ameryki Południowej, ani tym bardziej do Antarktydy. Nie zbliżył się nawet do tych obszarów. Tureckie mapy pokazują dokładnie rejony nieznane Europejczykom jeszcze przez długi czas. Ta pochodząca sprzed wieków mapa pokazuje ziemię królowej Maud, która obecnie znajduje się pod lodem. Jej kształt poznaliśmy dopiero w 1949 roku. To zagadkowe. Kartografowie długo nie mogli wyjść z podziwu nad dziwnym rodzajem rzutowania. Przypomina ono to, którego używa się dziś na atomowych okrętach podwodnych. Zakłada istnienie centrum, z którego odbywa się rzutowanie. W przypadku tej mapy leży ono w Saini, w Egipcie, w mieście starożytnych kartografów. Mapa jest nieco zniekształcona, ale pokazuje dokładnie tę część świata. To jednak nie wszystko. Dla mnie najdziwniejszy jest fakt, że mapa Piri Reis dokładnie oddaje długość geograficzną. Europejczycy nauczyli się tego dopiero w XVIII wieku, a przecież mapa jest o 250 lat starsza.
Historia ta rozpoczęła się na tych plażach w roku 1707, kiedy angielska flota wracała z Morza Śródziemnego. W tych czasach stosunkowo łatwo można było ocenić położenie statku w kierunkach północ-południe dzięki pomiarowi wysokości kątowej Słońca lub gwiazd. Problemem było określenie położenia wschód-zachód, czyli długości geograficznej. Admirał Sir Cliff Lashore zdenerwował się na żeglarza z zachodu, który twierdził, że flota znajduje się 35 km bardziej na wschód niż on przypuszczał i że grozi jej rozbicie o skały. Kiedy oficerowie nie potwierdzili wersji żeglarza, został on powieszony za niesubordynację. Kiedy umierał, żałował, że miał rację. Wcześniej tysiące statków rozbiło się o skały, ale dopiero utrata całej floty spowodowała przyspieszenie prac nad przyrządem do pomiaru długości geograficznej. Dopiero w 1770 roku wynaleziono precyzyjny zegar, który rozwiązał ten problem. Było to aż 250 lat po powstaniu mapy Pirie, która ukazuje dokładną znajomość długości geograficznej. Na mapie Pirie znajduje się informacja, że powstała ona z kompilacji innych map. Mamy więc do czynienia z kopią kopii kopii. Większość badaczy zagadnienia uważa, że ta wiedza geograficzna pochodzi co najmniej z czasów Aleksandra Wielkiego. Tak naprawdę musi być jednak znacznie starsza. Mapy świata powstały zanim człowiek zaczął żeglować. To samo można powiedzieć o zagadkowych budowlach, technice, matematyce i astronomii. Jeśli istniała zaawansowana cywilizacja, która przekazała swoją wiedzę budowniczym Sfinksa, mieszkańcom Andów i Meksyku, to co się z nią stało? Platon uważał, że istniała kiedyś Atlantyda, wielka wyspa, kontynent, której mieszkańcy stali na wysokim poziomie cywilizacyjnym. Lying on a huge island continent. Zaprzeczając istnieniu zaginionej cywilizacji, naukowcy negują też hipotezę o ogólnoświatowej katastrofie, która doprowadziła do jej zagłady. Popol Vuh, święta księga Majów, mówi o wielkiej fali powodziowej, o całych miesiącach ciemności, czarnych deszczach i lodowatym gradzie. Egipcjanie mówili o chaosie, potopie i ciemnościach, które bogowie zesłali na ziemię, by ją ukształtować. Aztecki dysk Słońca mówi o czterech fazach zniszczenia: przez potop, ogień, wiatr oraz wojnę i krew. Przewiduje nadejście końca świata wraz ze wstrząsami we wnętrzu Ziemi. W Azji i Ameryce istnieją mity opowiadające o apokaliptycznych powodziach, wulkanicznym ogniu i trzęsieniach ziemi. Opisy tchną realizmem, którego nie można zapomnieć. Naukowcy traktują potop jako fantazję starożytnych poetów, ale załóżmy, że są oni w błędzie. Załóżmy, że jakaś seria kataklizmów pozostawiła przy życiu tylko małe grupy naszych przodków, rozproszone po całym świecie. Poszukajmy teraz epoki, która najlepiej pasuje do katastroficznych mitów. Odpowiedzi szukamy w La Brea w Kalifornii, smolistym zapadlisku, które stało się grobowcem dla milionów zwierząt, a ostatnio atrakcją turystyczną. Głęboko pod powierzchnią jest tu ropa naftowa. Asfalt sączy się przez rysy i szczeliny, łapiąc zwierzęta jak lep na muchy. Mamy tutaj niesamowitą kolekcję zwierząt złapanych przez ostatnie 40 tysięcy lat. W smolistej pułapce czytamy jak w starożytnym atlasie zwierząt.
Znajdujemy gatunki, których nie spodziewaliśmy się spotkać w Ameryce. Mamuty, słonie, nosorożce, wielkie leniwce, tygrysy szablozębne, a nawet konie czy wielbłądy. Wielki kataklizm spowodował ich wymarcie w ciągu kilku dziesięcioleci. Około roku 10500 przed naszą erą, ponad 12 tysięcy lat temu. Wszystkie ssaki większe od kojota wymarły w ciągu kilkudziesięciu lat. To była naprawdę wielka katastrofa. Pod koniec epoki lodowcowej, około roku 10500 przed naszą erą, ponad 12 tysięcy lat temu, temperatura względnie stała od tysięcy lat podniosła się nagle o ponad 5 stopni. Stało się to w mgnieniu oka w okresie od 3 do 10 lat. Oto zaskakujące odkrycie spod pokrywy lodowej Grenlandii, gdzie badano zmiany ziemskiej atmosfery. Pokrywa lodowa Grenlandii zwana jest przez niektórych papierkiem lakmusowym klimatu. Możemy zaobserwować tu nawet minimalne jego zmiany. Ta nastąpiła w ciągu 3 do kilkunastu lat, co różni ją od współczesnych. Badając zmiany w składzie chemicznym lodu, odkryliśmy podczas początku okresu topnienia więcej sygnałów aktywności wulkanicznej o większej mocy i koncentracji niż przez ostatnie 110 tysięcy lat, które do tej pory badaliśmy. Występowały masowe trzęsienia ziemi, ciągłe burze i potężny potop spowodowany topnieniem pokrywy lodowej. W ciągu zaledwie kilku dziesięcioleci poziom mórz i oceanów podniósł się o 120 lub 150 metrów. Część lądów zniknęła pod wodą. Lądem można było przejść z Anglii do Skandynawii, podczas gdy rewolucja klimatyczna kształtowała dno Morza Północnego. Potop zalał równiny Ameryki Północnej. W Michigan odnaleziono niedawno szkielet wieloryba. Data kataklizmu, koniec epoki lodowcowej, odpowiada mitom. W samej Ameryce wymarło ponad 70 gatunków zwierząt. Mamuty, nosorożce, wielkie leniwce, tygrysy szablozębne, konie i wielbłądy. Podczas poprzednich 200 tysięcy lat taki los spotkał jedynie około 20 gatunków. Podobny scenariusz rozegrał się w Europie i w Azji. W wiecznej zmarzlinie Syberii i Alaski odnajdujemy kości milionów zwierząt, które zginęły tam podczas kataklizmu. Potężny mamut nie poddał się nigdy człowiekowi. Padł przygnieciony przez żywioły. Na przełomie wieków syberyjscy myśliwi natykali się na zamrożone szczątki olbrzymich zwierząt. Kiedy je wykopano, w ich żołądku znaleziono niestrawione rośliny z klimatu umiarkowanego. Zostały zamrożone szybciej, niż potrafią to uczynić współczesne zamrażarki. Jedno jest pewne. 12 tysięcy lub 13 tysięcy lat temu olbrzymi mróz zaatakował Syberię i utrzymuje się tam do dzisiaj. Zagadka zamrożonych mamutów dała początek wielu anegdotom. Jedne są prawdziwe, inne nie. Tak jak ta o mamucim steku podawanym w Fairbanks na Alasce. Prawdziwy jest natomiast raport barona Wrangla, XIX-wiecznego rosyjskiego naturalisty. Odkrył on na północ od Syberii wyspę niedźwiedzią, a na niej całe morze kości i kłów mamutów i innych ssaków, które zginęły w jakiejś prastarej katastrofie. Masowe wymarcie zwierząt, aktywność wulkaniczna i topnienie lodu wskazują na wystąpienie około 12 tysięcy lat przed naszą erą jakiejś gigantycznej rewolucji klimatycznej. Jest to zagadka, której do tej pory nie udało nam się wyjaśnić. Koniec epoki lodowcowej. Co spowodowało rewolucję? I
najważniejsze pytanie, skąd wziął się kataklizm? Jedną z najlepszych teorii na ten temat stworzył Amerykanin Charles Hapwood. Sugerował on tak zwane przemieszczenie się skorupy ziemskiej. Nagle i z dużą łatwością ziemska powłoka miałaby się przesunąć, zupełnie jak skórka pomarańczy. Zewnętrzna warstwa Ziemi to tylko 1/3% wagi całej planety. Mogłaby się przesunąć, gdyby była luźna. Cieńsza od skorupki od jajka, wierzchnia warstwa Ziemi spoczywa na ciekłym jądrze. Teoria przemieszczenia skorupy ziemskiej opiera się na ruchach płyt tektonicznych, ciągłym dryfowaniu kontynentów od setek milionów lat. Od ponad pół wieku nauka nie uznaje ani hipotezy o dryfowaniu kontynentów, ani teorii nagłego przemieszczenia się skorupy ziemskiej. Tylko jeden uczony podszedł do drugiej z nich poważnie i gdyby żył dłużej, z pewnością zyskałaby ona na popularności. Był nim Albert Einstein. To właśnie streszczanie teorii Hapwooda. Kiedy się o niej dowiedziałem, byłem zdumiony. Pomysł jest szalenie prosty, ale służy za wyjaśnienie dla całego szeregu problemów. Ale czym wytłumaczyć tak gigantyczną skalę całego ruchu? Einstein zauważył, że gruba na ponad 3 km warstwa lodu spoczywająca na kontynencie północnoamerykańskim ważyła miliardy ton. Wprowadziła ona Ziemię w drgania, działając zupełnie jak koło zamachowe. Wibracje te są odpowiedzialne za przesunięcia skorupy ziemskiej. Pięćdziesiąt 5 tysięcy lat temu biegun północny leżał w pobliżu Europy, ale nagle przesunął się w okolice Zatoki Hudsona w Kanadzie. Około 12500 roku przed naszą erą znów przebył ponad 3000 kilometrów i zatrzymał się tam, gdzie znajduje się obecnie. Choć pewnie lepiej byłoby powiedzieć, że to lądy i morza wędrowały przez biegun. Stało się to pod koniec epoki lodowcowej. Przesunięcie skorupy spowodowało wypchnięcie Ameryki ze strefy polarnej. Jej morza pokryły się ledwie kilkumetrową warstewką lodu. W ciągu kilku lat stopniała olbrzymia, ponad kilometrowa czapa lodowa na północnej części kontynentu. Oprócz potopu, teoria Hapgooda-Einsteina wyjaśnia też inne mity. Potężne trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, czarny deszcz i zamrożenie całych lądów można łatwo powiązać z przesunięciem skorupy ziemskiej. Tereny polarne szybko zamieniły się w ciepłe regiony i vice versa. Zamrożony mamut syberyjski przestaje zaskakiwać nas zawartością swojego żołądka. Jeśli przesunięcie skorupy ziemskiej spowodowało zagładę cywilizacji, to gdzie się ona znajdowała? Badacze wskazują na grecką wyspę Santorini, zniszczoną przez wybuch wulkanu. Na Troję, a nawet na niemiecką wyspę Helgoland, niemal zalaną przez Morze Północne. Szukano zatopionego kontynentu na dnie Atlantyku, ale bez rezultatu. I właśnie dlatego żaden uczony nie traktuje poważnie Atlantydy Platona. Oceanografowie stworzyli dokładne mapy dna oceanów, na których nie widać zagubionego kontynentu. A może jednak? Platon opisał Atlantydę jako wielki, górzysty kontynent położony na środku oceanu. Ocean to dla Platona ocean światowy. Dopiero później wprowadzono rozróżnienie na Atlantyk, Pacyfik i tak dalej. Tak naprawdę to na Ziemi jest tylko jeden ocean. Mity z całego świata, jak na przykład Zen Vesta z literatury wedyjskiej, przedstawiają dalsze losy Atlantydy. Została ona pokryta lodem i śniegiem. Szukamy więc zlodowaciałej wyspy pośrodku oceanu. Naszym głównym kandydatem jest Antarktyda. Skoro przesunął się biegun północny, to samo musiało stać się z południowym. Flemat uważa, że 12 tysięcy lat temu część Antarktydy leżała w strefie umiarkowanej.
Jej cywilizacja uległa zniszczeniu wraz z przesunięciem się bieguna. Wniosek ten możemy wyciągnąć z map pokazujących linię brzegową Antarktydy pod lodem. Turecki admirał Pirieris posiadał na ten temat wiedzę, której nie powinien był mieć. Kartograficzne wydziały marynarki i lotnictwa porównały rzeczywistą linię brzegową z turecką mapą. Nie znalazły istotnych różnic. Przy czym nie mówimy tu tylko o jednej mapie wykonanej przez Pirieris. Chodzi o dziesiątki różnych map. Szczególnie mapa Fideusa jest niezwykle dokładna. Pokazuje system rzeczny, który istnieje naprawdę, ale który nie był znany w XVI wieku. O istnieniu Antarktydy dowiedzieliśmy się dopiero około roku 1800. W jaki sposób powstały więc te mapy? Flem Ad twierdzi, że zostały skopiowane ze starożytnych map sprzed tysiącleci. Zawierają one informacje, których nie mogli posiadać ich twórcy. Dopiero od 25 lat wiemy, że pod skorupą lodową Antarktydy występują wyspy i zamarznięte morza. Są one na owych mapach. Te wyspy odpowiadają obszarom na mapie. Pokrywa lodowa w tym miejscu jest bardzo gruba. Nie ma więc szansy ujrzenia tych wysp. Niektóre z nich wyglądają, jakby były kiedyś połączone ze sobą, a wcześniej z głównym lądem. W tych miejscach były prawdopodobnie przesmyki, ale teraz linia brzegowa zmieniła się nie do poznania. Zmiany nastąpiły około 8, a może 6 tysięcy lat przed naszą erą. Nie można tego wytłumaczyć inaczej niż istnieniem na tym terenie cywilizacji, która posiadała rozległą wiedzę nawigacyjną i topograficzną, do której dopiero niedawno doszliśmy. Czy początki cywilizacji są bardziej odległe niż przypuszczano? Wiele z dowodów przedstawionych w tym programie, rozpatrywanych pojedynczo, może być odrzuconych. Proponuję jednak zebrać je razem i ułożyć w całość. Zobaczymy wtedy kompletny obraz cywilizacji zapomnianej na długo przed początkiem historii pisanej. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Piotr Wągrodzki. Czytał Piotr Borowiec.